Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Jadę sobie po ostatnią część wraku samochodowego i już chyba będziemy mogli sobie złożyć Mustanga do kupy. To chyba gdzieś jest tutaj. Ciekawe, czy mogę sobie zjechać tutaj? Tu? Tak. Na mapce nie jest to zaznaczone, ale tak, mogę zjechać i chyba jest już ta część. A nie, to jest tylko to, co ja sobie zaznaczyłem na mapce. Musimy się teraz... A, ja chyba wiem, gdzie tu trzeba się dostać. To jest tu. Hop. Cyk. Tak, to jeszcze pamiętam. Jak grałem na pokazach, to jest jakiś chyba element karoserii czy coś takiego. Nieważne. Tak czy inaczej, zrobiliśmy już. I możemy iść do garażu. I w garażu będzie czekał na nas samochód już złożony, który będziemy mogli sobie wybrać. Cyk. Będziemy sobie mogli wybrać, do jakiej klasy go chcemy. I właśnie nie wiem, do jakiej go przydzielić. Chodźmy do garażu. To jest fajne auto. Jego podobno prawdopodobnie można... ciekawego. Chcesz, żebym zerknął? Okej. Okay. Cyk. Jaką konstrukcję chcesz w tym aucie? Dobra. Konstrukcja wyścigowa da ci mnóstwo szybkości i zwrotności do ścigania. Przy konstrukcji driftowej nie będziesz mieć problemów z pokonywaniem zakrętów. Czy raczej driftowaniem na nich. W konstrukcji konstrukcja ucieczkowa jest idealna w miejskich warunkach. Zapewnia zwrotność i wytrzymałe podwozie. Okej. Okay. Konstrukcja terenowa zapewni ci przyczepność i amortyzację potrzebne do skakania po wertepach. To na pewno nie ten... Drift... Ja bym zrobił sobie konstrukcję wyścigową. Do driftu jakoś ten samochód mnie nie jara. Ale mam tylko Golfa do wyścigów, a ten Golf ma napęd na przód i mnie to denerwuje. Chciałbym mieć jakiś samochód z napędem na tył, wezmę sobie ten samochód właśnie do wyścigów. Golf jest spoko, jest szybki, dosyć mocno go ulepszyłem. Spójrz na tego klasyka. Na ulicy każdy się obejrzy, jak nie za nadwoziem, to za rykiem tego silnika w ołozie. Okej, okay, spoko, ziomek. Teraz spróbujmy go pomalować. Biblioteka, dytuj winyl. Gotowy winyl. Czekaj, to co to jest? Posuń lakier, winyle. Okej. Okay. Nic się nie usunęło. Kalkomanie. Wymień zardzewiałe części. O, to jak to się robi? To ciekawe. No dobra. Musimy wymienić jakoś zardzewiałe części. Zobaczmy, jak to się robi. A, widzicie, da się tak. No dobrze, możemy sobie wymienić te części. To jest od Forda niby, ale... Dajmy sobie takie coś, pyk. Trochę to kosztuje. Reflektory. Możemy całkiem sobie stunigować ten samochód przy okazji. Ale wiecie co, tu chyba grille jeszcze można zmienić. O, możemy taki grill? No dobra, niech będzie taki. Błotniki. Ujej. Yeah. Super wygląda, co? A, dajmy sobie taki błotnik. Poszerzony. Zderzak. Wow! Ole genialny, podoba mi się bardzo. Rozdzielacz. No to jest wersja wyścigowa, ale dajmy sobie... Nic sobie tu nie dajmy. Podoba... Nie, nie podoba mi się tak. Dajmy sobie malutki rozdzielacz. Taki, o, pyk. Ekstra. Reflektory mamy, przednie błotniki mamy. Felgi całkiem spoko są. Podobają mi się. A możemy wybrać sobie coś innego. O, można wybrać zardzewiałe nawet, jakby ktoś chciał. Fordowskie. Dajmy. Dajmy też. Szkoda. Właśnie tutaj była opcja, żeby dać je też na ten. Na tył od razu. Muszę sobie zerknąć jeszcze raz. Nie wiem, czy je znajdę ten osą. Nie, nie było takiej. No szkoda, bym chciał od razu takie same z tyłu. O, zobaczcie, tutaj mamy sobie ten. Dajmy sobie na czarno. Pyk. I tu dajmy sobie na jaki kolor? Czerwony. Taki, podkreślimy sobie. Albo taki. Jest może tyle odcieni. Masakra. Dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Rozmiar. Takie wielkie dajmy. No to jest wyścigowy samochód, więc niech będą duże. Tarcze hamulcowe. Patrzcie, tu są... Co to jest? Są bębnowe? Nie wiem. Okropne. No dobra, ale co, nie możemy zacisków sobie zmienić, no nic. Jakie wielkie, ej, chyba za duży ten rozmiar, nie, jest za duży cal. Dajmy odrobinę mniejsze.
O, perfekcyjnie. Dobrze. Teraz tak. Lusterka boczne, ale... One są zardzewiałe. Ile tu musimy... gwiazdek muszę dwie... No dobra. Nie podoba mi się to. Nie będę mógł wszystkiego wymienić. Ja bym chciał przemalować ten samochodzik. Bo... Możemy dać cyk. Dach. Reflektory? Do fuck! To dziwne. Jakie reflektory do cholery? Kup drugi garaż. Kurczę, to musimy sobie koniecznie zrobić. Felgi. Kupimy sobie felgi. Ja mam taką obsesję, żeby dawać te same felgi z przodu, co i z tyłu. Czy raczej z tyłu te same, co z przodu. Pyk. Albo zróbmy sobie coś takiego, że weźmy sobie pyk i dajmy sobie kolorek. Ten czerwony, ja wiem, no chyba wyglądał spoko, ale... Może taki? Wszystkich felg. O, ale genialnie. No i rozmiar. Z tyłu... Nie, z tyłu dajmy sobie troszeczkę mniejszy ten rozmiar felgi. Pyk. Elegancko. I hamulce dajmy sobie jakieś takie. Okej. Okay. No i co, za dużo jeszcze zmienić nie możemy, bo mam tu mało rzeczy odblokowanych. Okej, okay, tył możemy sobie zmienić w tym autku. Dajmy sobie taki. I zobaczcie, no kurczę, wszystko poblokowane mam. Ciągnij prędkość 314 km na godzinę. Trochę za dużo w lucek. Ja nie wiem, czy tym samochodem tyle się da. Klapa bagażnika. Na szczęście da się wymienić, ale nie chcę tej takiej wentylowanej. No dobra, to mamy, to mamy. Kup drugi garaż. To się da zrobić, bo mam trochę hajsu. Dach, reflektory. Blokowane na poziomie osiągów. 300? Kurde, to kiedy ja to odblokuję? Gwiazdek, okej. Okay. Kup drugi garaż, to wiem. A tu? Łącznie 250 km. Chyba tą klasą, tak? Przez 3 sekundy, okej. Okay. No i garaż. Musimy kupić drugi garaż, żeby ten błotnik. No dobra, a zobaczmy, teraz mogę przymalować sobie auto? Chyba nie. Nie, a... O, już Tylko zmienia mi się to, co wymieniłem, zobaczcie. Jak ja mam wymienić niby dach w tym aucie? Dammit. Mogę lakierować to, co sobie wymieniłem. Nie fajnie. Podoba mi się ten kolor, co był tutaj poprzednio. Ładny jest, jest świetny. Niech będzie sobie, ale no nie fajnie w lucek. Kurde, czemu mi się nie... Dobra, niech zostanie tak. Ej, tu jest wszystko na pierwszym poziomie, jest strasznie wolny ten samochód. No ale spójrzcie na to. Co? On już jest obniżony na maksa? Damn. Nie no, tu nie pasuje, żebyśmy pochylali koła. Z przodu tym bardziej. To jest muscle car. Dobra. Idziemy do salonu tuningowego, zróbmy coś z tym samochodem. No i musimy kupić drugi domek. Najgorzej, jak wolno. Jezus. No dobrze, tutaj jeszcze możemy sobie... Nie zdjęcia. Tak. O, patrzę się to myli. Dobra. Siła docisku. O, Jezus. 188 km na godzinę. Bo... Dobra. Masakra. Chodźmy sobie do jakiegoś salonu tuningowego. Zróbmy coś z tym samochodem. Więc tutaj coś mamy. Nie, tu nic nie ma. Wszystko, wszystko. Tutaj jest, o. Właśnie wiedziałem, że gdzieś niedaleko. Trzeba go odrobinkę stuningować. No to jakoś tam ulepszyć. W sumie są... O, właśnie, wiecie od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od wymiany, bo ja mam dużo tych kart. I spróbujemy polosować części na samym starcie, te takie o. I zobaczymy, co my tym uzyskamy. Nie? Więc tak, ulepszenie, hamulce. No, ale to jest pierwszy poziom, to co mi to? To ja tak nie chcę. Dajmy, kupimy jakieś. Co? A czemu takie słabe? Ja wiem czemu. Nie wiem czemu. Czemu tak słabo jest? Nie fajnie. Wszystko trzeba kupić. Ciekawe od czego to zależy, że tak... Ach, dobra, nic, nieważne. Najlepiej to jakby kupić wszystkie te części do jednej... Wiecie czego jednego, nie? Czy mini premię do tej samej tej. Dobra, polosujemy jeszcze coś. Tej samej dzielnicy nazwijmy to. Czy tego samego obszaru na mapie.
Żeby jakoś ulepszyć ten samochód, no prędkość maksymalna niecałe 200 km na godzinę, no przecież można się... dobra, hamulce nam się zmniejszają mocno, Boże kochany. To mam drugiego poziomu, to nie, to musimy iść dalej. Blok, właśnie nie wiem co teraz kupiłem, ach. Narzekam trochę. Musimy coś polosować, może... Nie wiem właśnie od czego to zależy, że tutaj mamy tak słabe części do... O, trzeci poziom, niby. No i tutaj już ładniej, to już mi się bardziej podoba. Pyk, dobra, powiedzmy, że to już mamy, teraz spróbujmy z turbo coś. No i chyba grzejemy na wyścigi, ale... Offroady porobiłem, czy te... Dobra, nie, czekajcie, golfem wszystko powygrywałem. Tutaj do skoku i do... Dobra, niech sobie to będzie, ale to będzie do wymiany później. Więc turbo mamy. Pojemność nitra nam się zwiększyła, teraz ECU losujemy. Uwaga, dawaj, Outlaw, dobrze. I... Nie, takie coś to nie, to mnie nie interesuje. Jeszcze raz losujemy ECU. I zobaczymy, co uda mi się poro... 125! Coś tu nie gra, czemu mają takie słabe części? O, ty, tu chyba trzeba mieć staż jakimś tam samochodem czy coś. Moc silnika nam się zmniejszy. Nie, to mnie w ogóle nie interesuje. Dajcie spokój, ile to trzeba się bawić? To jest jaki on wolny. Dobra, musimy wziąć samochód offroadowy. W ogóle nie rozumiem. Czekajcie, wiecie co? Spróbujmy może do innego tego warsztatu podlecieć i zobaczymy, jakie tam są części. Może tam są akurat jakieś sporo lepsze. Ale wydaje mi się, że raczej wszędzie są takie same, nie? No też jedynka, dwójka. Cholera, o co chodzi? O, tutaj coś mamy fajnego. Dajmy to. Pyk. Coś tam, ale to pewnie było też w tamtym warsztacie. Dajcie spokój. A tu? Muszę tam się dostać jakoś. Tu mieliśmy stację benzynową. Pyk, możemy się tutaj szybko przemieścić. No, muszę zmienić z powrotem na Raptora, bo z tym Mustangiem to ja nic nie wskuram teraz. Jak on jest... Zajebiście wolny, kiedy ja go ulepszę? Ej, ale fajnie wygląda. Podoba mi się. Podejrzewam, że większość osób go ma, nie wiem czy go ulepszać do cholery. No jak większość osób go ma, to co w nim jest takiego świetnego, nie? Ja sobie kupię jakąś... Wow. Dobra, już chyba wiem. On fajnie brzmi. To się podoba w lucek. No. I chyba będzie troszeczkę driftował. No nic. Tutaj mamy... Tak, musimy zmienić samochód. Musimy wziąć na teren mojego dziada. Czyli mojego Raptora. 168 punktów. Jak... Słuchajcie, te samochody... 168 punktów to jest dosyć dużo. W sensie samochód już jest dosyć szybki. A tu możemy mieć nawet i 300 punktów. Ja się zastanawiam, jak wtedy ten samochód będzie szalał. Okej. Okay. Startujemy. Więc co musimy zrobić? Uderzenia w obiekty 10. Więc kaktusy, różne jakieś tam... O, shit. O nie, nie da się nim skręcać. Dobra, musimy zacząć od nowa. Nie da się nim skręcać, bo ja tutaj sobie... Zrobiłem go praktycznie pod skoki. I też dałem twarde zawieszenie. Ciekawe, czy mogę podczas wyścigu zmieniać to zawieszenie, no. Obniżyłem go, nie jest obniżony i dodatkowo dałem twarde zawieszenie. Zobaczymy, sprawdzimy to. Uwaga. Nie, nie da się. Dobra, trudno. Po evencie sobie to spróbujemy zrobić. Więc tak, jest kaktus. Cyk, uderzenie jest zaliczone. Pięknie, tamten poleciał, ale już... Ej! Wracaj się do punktu kontrolnego, ziom, tą Hondą. No przecież, co ty chcesz tutaj? Już ja cię zepchałem, nie? Dobra, 4. Zobaczcie, to się samo chyba nabije. Uuu! Poszedł! Właśnie, tutaj mamy ulepszone skoki, ale jednak zawieszenie będziemy musieli sobie ustawić na miękkie. Tylko warto było sobie ten samochód obniżyć, bo w poprzednim odcinku wam pokazywałem, jaka lipa jest troszeczkę, jeśli chodzi o odzorowanie tego zawieszenia, no nie? W samochodach. No nie wygląda to fajnie. Wow! Całkiem dużo daje to nitro, powiem wam. What? Ale ciężko się nim steruje na offroadzie, jeśli mamy utwardzone zawieszenie w nim.
Tak, będzie trzeba je na pewno zmiękczyć. Cyk. Dziwnie wygląda ten efekt nitra, muszą to naprawić, to jest na pewno jakiś błąd. Nie wierzę, że takie coś zrobili, no. Że to wygląda okropnie. Ej, nie uderzyłem w żaden obiekt. No, mogę mieć karę za nieukończenie. Wyzwania. Niedobrze, tu chyba już nie będzie żadnych takich obiektów do niszczenia. Może nie być. Musimy coś O nie! Niedobrze. Czekajcie, coś tutaj jest. Tylko to są uderzenia. Jeszcze 3 uderzenia muszę zaliczyć. Shit. Teraz poszło mi znacznie lepiej. Zostawiam ich tak na razie z tyłu, ale ciężko, powiem wam, naprawdę. Trzeba się troszeczkę skupić na tej jeździe, żeby tu ogarnąć. Myślałem, że będziesz szło cały czas tak łatwo jak do tej pory. I na koniec ostatni obiekt do zniszczenia, cyk. I zaliczone dopiero teraz. Kurde. Dobra, mamy dodatkową kasę za wyzwanie, zrobione, karta speed, mamy nitro, pyk. No nie wiem, moc silnika od 0 do setki, przyspieszenie dobrze? Dobrze, niech będzie, no. Czy dobrze zrobiłem? Myślę, że zobaczymy. Okej, okay, i zostało nam ostatnie tutaj w tym do zrobienia, ostatni wyścig. Pyk. Nadeszła pora, by wyprowadzić ich z błędu. Czy to znaczy, że będę mógł skopać ci tyłek, Udo? Zróbmy tak. Pokonaj mnie, a wtedy ja powiem ci, gdzie szukać wraku. Powiedz tylko, gdzie i kiedy. Okej, okay. Będziemy szukać wraku. Ciekawe, jaki to będzie samochód. Tego samochodu jeszcze nie odkrywałem. Więc nie wiem, jaki to będzie. Aha, musimy sobie kupić garaż. Ile mam kasy? No nie za dużo. Myślałem, że mam gdzieś koło 200 tysięcy. Ale widocznie ten budżet raz po raz się kurczy. Teraz jak mamy ten samochód obniżony, to chyba to zawieszenie całkiem dobrze wygląda. Ale wygląda to rzeczywiście jakiś taki dekerowiec, no nie? Raptor. Jedziemy sobie po totalnych bezdrożach 160 km na godzinę. Pierwszy raz w Need for Speed jakimkolwiek, co? Ale ten efekt nitra... O, będę na to narzekał cały czas, aż tego całkiem nie wyłączę. Pyk. Dobra. Tutaj mamy to, ale to nas nie interesuje. Dobra, to co, startujemy. Mój samochód ma za niskie wymagania na ten wyścig, ale spróbujmy. Może akurat się uda. Na odległość 60 metrów i wygraj wyścig. Myślę, że to spokojnie uda się zaliczyć przy pierwszym lepszym skoku, jaki będziemy mieli tutaj. Bossa udało mi się pokonać poprzednio bardzo łatwo. Może... Mam nadzieję, że jesteś gotowy, Udo. Może teraz też pójdzie bardzo fajnie. Zobaczymy. Fajnie wygląda ten Ford. Podoba mi się. Dawaj, Udo. Jedziemy. Nie dam mu się. Okej. Okay. I wbijamy w offroad. Dobrze, że na offroadzie nie leci różowy dym spod opon, co? To by było głupie. Będę musiał usunąć ten efekt nitra. Chyba, że... będzie można zrobić jakiś inny. Dziwnie to wygląda, musicie przyznać, co? Będzie tutaj jakiś taki hardkorowy skok, więc to wyzwanie, które teraz mamy, to chyba samo nam się zrobi. Nawet tutaj chyba wyskoczymy. Łup. O, już, zrobione. Nie musieliśmy nigdzie specjalnie nawet jechać. To ma związek z lotniskiem? Jasne, zakradaliśmy się, by szukać śladów UFO, gdy jeszcze była tam tajna baza. Jak nas przyłapali, zwiewaliśmy na przełaj. Niesamowite, ale serio? Proszę, proszę, już cię wyprzedziłem. Studiu. O, i tutaj mogliśmy to bez problemu zaliczyć. Ten samochód jakoś tak mocniej odbija się od tych... O, widzicie? Tak do góry jakby odskakuje. Przez to, że mamy ulepszoną tą umiejętność skoków. Dziwne to trochę, ale fajne. Niezwyciężonej. Okej. Okay. Tu jeszcze musimy... A, myślę, że... Zaraz będzie koń. A nie, tu mamy okrążenia. Ale zobaczcie, te bossy są jak na razie bardzo łatwe. Tutaj jeszcze musimy zrobić jedną rzecz, bo mamy coś takiego jak wyzwanie dla kierowców. Zamknij się i prowadź.
i musimy ich wyprzedzić, tak jak mieliśmy to w Undergroundach kiedyś, że musieliśmy tam o chyba 300 metrów kogoś wyprzedzić, pamiętacie? Tutaj mamy też coś takiego, tylko musimy być na czele przez ileś tam czasu i za ten czas dostajemy punkty. Im więcej mamy tych punktów, chyba tam jest limit 100, no to wtedy wygrywamy. I trzeba tak chyba 5 przeciwników ogarnąć. Jak usłyszałem, że chcesz się ścigać, myślałem, że będziesz bufonem. No i? Jesteś nadętym bufonem, ale umiesz jeździć. Ohoho, docenił mnie. No, tutaj kozackie jest nitro. Ciśniemy cały czas. Wyjście z zakrętu nitro. I w powietrze. Elegancko. Co taki brytol jak ty robi tutaj w Ameryce, he? Fajna pogoda. Przestań. Przecież to kolebka wyścigów pustynnych i aut terenowych. Dobra odpowiedź. Przynajmniej tyle teorii. Rzeczywistość nie jest tak ważna. Fajnie, że sobie ci bohaterowie rozmawiają, nie? Między sobą. Nie są to takie puste wyścigi. Czujesz się, jakby rzeczywiście uczestniczył w tej rozgrywce. Fajnie to jest. No i nara, boy! Łatwiutko. Wiesz co? Cyknę sobie jakieś selfie, żeby to uczcić. Okej. Mamy porobione. Teraz zobaczmy. Jeszcze większa pojemność nitra. Wiecie co? Troszeczkę będzie za dużo tego nitra. Pogorszą nam się. Właściwie straty nam się mocno nie pogorszą. Ale wolę jednak mieć troszeczkę lepsze to przyspieszenie normalne, bez nitra. A ta pojemność nitra, którą już teraz mamy, wygląda spoko. Mamy nowe odblokowane samochody w salonie. Silvia. Golf, którego już mam. Klub Sport. I Raptor, którego też mam i którym właśnie wygrałem. Tak, to jest właśnie on. Z bardzo fajnym malowaniem, podoba mi się. Okej. Ta trasa jest ciężka, ale poradziłeś sobie. Lokalizacja 240 jest twoja. Okej. Jesteś rasowym offroadowcem. Dziękuję. Ty też jesteś niezły. Od dziś jesteśmy z dala od lotniska. Zasłużyłeś na to. Wiesz co? Wpadnij kiedyś do warsztatu. Może Raf skołuje ci jakiś przyzwoity silnik. Ha! Pomyślę o tym. Na razie go, świeżaku. W razie czego jesteśmy tutaj. No okej. Więc teraz mamy napad na autostradzie. Wiem, gdzie jest blacha do 240. Super. Jak znajdziesz, ściągnij je do garażu. Przy odpowiednich częściach może uda się go poskładać. Poza tym chłopaki z Ligi 73 dadzą ci spokój. Jesteś mistrzem, Mac. Dobra. Jeśli chodzi o 240, to chodzi tutaj o... Tutaj Mac. Jesteś kuplem Tylera. Muszę z nim mówić, gdzie on jest. Szybko. Kto mówi? Jak to kto? Święty Mikołaj, jak myślisz? Posłuchaj, mam coś dla was. Niespodziewany prezent. Okej. Jest to okazja do uderzenia w familię. Przekaż Tylerowi, że czas się spotkać. Atak z góry! Chciałem zrobić tutaj kombinację razy dwa, ale się nie udało. Więc teraz będziemy mieli właśnie tą misję fabularną, którą pewnie już setki razy widzieliście. Mamy do zebrania teraz części Fair Lady, czyli 240 Nissana. A tutaj jest, tak myślałem, że jakaś elektrownia, ale nie atomowa, tylko elektrownia słoneczna, solarna. Widzimy, te panele solarne są ustawione tak dookoła, nie wiem dlaczego. Powinny być raczej w kierunku słońca, zawsze skierowane. No nie wiem, ale jestem laikiem w tym temacie, może ja się nie znam. Dobrze, i wraki, więc mamy kolejny wrak, jest to Nissan Fair Lady. I pierwszy znajduje się tutaj. No dobra, ale zanim to sobie będziemy robić, to ja bym zrobił sobie misję, tą główną. Jesteśmy chyba niedaleko niej, więc podejdziemy sobie do niej, ją zrobimy, bo później odblokują nam się fajne rzeczy i właśnie dlatego chcę ją sobie zrobić. No, widzieliśmy ją setki razy już na tych zwiastunach, nawet każdy mógł pograć na Gamescomie w nią, w tą misję, więc wszyscy już ją chyba znają na pamięć. No ale trzeba ją przejść, bo po tej misji będziemy mogli sobie jeździć wyścigi dragowe, więc
to jest fajna rzecz, będę mógł w końcu użyć mojego samochodu dragowego, którego dostałem kupując czy dostając edycję Exclusive czy tam Premium, nie wiem jak się nazywa, no po prostu tą taką super edycję tego Need for Speed'a Deluxe chyba, za każdym razem się w każdej grze nazywa inaczej, wiecie o co chodzi, kuźwa. No, jesteśmy na miejscu, cyk, pojedziemy trochę Mustangiem. Jakie on miał tam staty? Po co mi samochód? Ej, zajebisty ten Golf, co? Nie chcę nic mówić, ale jest świetny. Okej, okay, elo? Jesteś dobrze, słuchaj. Dobra. Familia organizuje konwoje wjeżdżające do miasta. W następnym będzie mój Koenigsegg z paroma dodatkami. Ty i twoi ludzie odzyskacie go, okej? Okay? Czemu niby mamy to zrobić? Po pierwsze, jesteście mi to winni. Po drugie, Raf będzie mógł zajrzeć pod maskę, zanim dostarczycie wóz. Więcej nie potrzebuję. Wchodzimy w to. Dobrze. Więc będziecie musieli. Będziecie musieli. W ciągu 2 godzin wywożą Koenigsegga za granicę miasta. Łapiemy ich i zgarniamy ładunek. Będzie jechać w konwoju. Jakiś pomysł? Szybka akcja. Podrzućcie mnie do ciężarówki, ja zajmę się resztą. Raf, ten Mustang nadaje się już do ucieczek? Tak, pancerz jest gotowy tak jak chciałaś. Może przyjąć na siebie nie jeden cios. Mhm. Świetnie. Mac, przygotowaliście z Rafem tego drona? Będę oczami na niebie. Dobra, pokażmy familii, że wróciliśmy. Okej, okay, świetnie. Płaszczcie oko fura. Kurde. Już też nie mogę się doczekać jakiegoś egzotyka dorwę. No to zapnijmy sobie hiperwóz. Dron jest online, szukam konwoju. Jedźcie jak najszybciej do ustalonego punktu. Okej. Okay. Nie wiem, co Raf zrobił z tym Mustangiem, ale wydaje się ciężki i gotowy na przyjęcie paru uderzeń. Dobra, Taj, pamiętaj. Konwój familii będzie chroniony przez wozy prewencyjne, więc najpierw zajmiemy się nimi. Dowieź mnie do ciężarówki, nim dotrze do tunelu Ember Valley i będzie w porządku. Obserwacja powietrzna będzie odcięta w tunelu. Idealny moment na szybką akcję. Plan bez wad. Jakby coś poszło nie tak, improwizacja, co nie? To nie będzie konieczne. Mac, od kiedy znasz Jess? Przecież zawsze ma plan B. I plan C. I plan D. I plan E. Wszystko się zgadza. Dobrze, że wróciłaś, dziewczyno. Razem rozpętamy niezłe piekiełko. Nie jestem tu dla wrażeń, Mac. Mam robotę. Którą fajnie będzie wykonać. Jeśli chodzi... A tak serio. Chcę wam pomóc dostać się na gonitwę. Ale to wszystko. Aha. Mówię poważnie. Jeśli chodzi o tą cutscenkę, muszę zatrzymać grę, bo zaraz znowu zaczną gadać, to widzieliście, że postaci siedziały, były w samochodzie, tam jak był ten Golf i ten Aston Martin DB11, siedziały w samochodzie, ale nie ruszały ustami, podczas gdy już w Need for Speed Carbon były te postaci w samochodzie i ruszały ustami, a tutaj tego nie ma. Boli. Jedźmy dalej. Teraz tutaj. Dobra. Widzę ich. Ciężarówka jest już prawie na miejscu. Mają wsparcie. Okej, okay. No to grzejemy. No to jazda. W porównaniu do tych samochodów, które ja mam, ten Mustang jest mega szybki, jak się nagle przesiadasz w taką torpedę. Podjedź do ciężarówki, zanim dotrze do tunelu. A ta ciężarówka jest turbo doładowana i jedzie powyżej. Zobaczcie, zaraz będę jechał dwie paki i nie dogonię jej. Musimy pozbyć się samochodów. Z przyjemnością. Ładnie, Tyler. Został jeszcze jeden. Wow! Co to było? Jak on to tak zrobił? Patrzcie na to, skubaniec. Ucieka mi zaraz przed zderzeniem. Albo ja jestem taki słaby, czy coś. Pozwól się go, Tyler! Okej. Okay. Zobaczymy, czy jest ten ketchup tutaj. Doganianie przez przeciwników.
Że będzie mnie tak sztucznie doganiał. Nie, no nie widać tego, nie? Żeby tak, że przyspiesza, mocno mnie dogania, ale nie było widać, żeby tak sztucznie na zakręcie coś się z nim działo, nie? Jess, gotowa? Tylko mnie podwieź. Okej, okay, plan idealny jak zwykle się nie powiódł. Dorwiemy go. Co do cholery? Gość postradał zmysły. Dzieje się tu coś poważniejszego. Familia nie posunęłaby się do tego dla jednego wozu. Co robimy? Nowy plan, zapomnijmy o tunelu. Dorwiemy ją, zanim dotrze do miasta. Czy wy to też widzicie? Widzimy i czujemy. Okej, okay, musimy dogonić ciężarówkę. To jest śmieszne, jak ona będzie jeździć, nie? Zobaczcie, ja jadę prawie 200 na godzinę. Teraz mamy troszeczkę twardszych gości. Ci są twardsi! To jakiś cholerny czołg! Poradzimy sobie i z nimi. Hej, jadą do was kolejne auta familii. Damy radę. Wow! Tego się nie spodziewałem. Nieźle mi przyłożyli. Shit. Tyler, zostajemy w tyle. Nie dam mu uciec. Ej, ludzie, gliniarze się zrobili gadatliwi. Zwróciliśmy na siebie uwagę. Więc musimy się mocno sprężyć. No dalej, pozbądź się ich, Tyler. Kogo? Tam nic nie ma już. To chyba cała obstawa. Mac? Tak, czas na ciężarówkę. Okej. Jezu. Wiecie, że kolekcjoner sfiksuje, kiedy zobaczy, że buchnęliśmy mu nową zabaweczkę? Haha, odwet! Nie dasz rady dostać się na tył. Jak jest plan, Jess? Jeszcze nie wiem. Podjedź bliżej. Ojej. Widzę coś. Jess, mam pewien naprawdę chory pomysł. Mac? Drabinka z boku. Możesz podejść od prawej. W końcu mi się odblokowało przyspieszanie w samochodzie. Okej. Nie trzęś tam! Okej. Teraz pojeździmy troszeczkę Jess, ale dosłownie ułamek sekundy. Oh yeah. I znowu Koenigsegg. No jasne. Koenigsegg. I o to właśnie chodzi. Dobra robota. Wow. Jak on popiernicza. Kurde. Wyobraź sobie, jedziesz cały czas samochodami, które osiągają gdzieś około niecałych 300 km na godzinę, to nagle przesiada się do samochodu, który do 300 km na godzinę rozpędza się od tak. Jak się prowadzi? Znasz uczucie, kiedy wciskasz gaz, a silnik mruczy, budząc się do życia? O, da. No właśnie, tylko ten nie przestaje. Nie mogę się doczekać na moją kolej. Sorry, Mac. Koenigsegg pojedzie prosto na kulerę. Aha, świetnie. Nie mogę się ruszyć. Cholera, muszę zaliczyć ten punkt kontrolny, to jest takie głupie trochę, nie? Ach. Hej, Mac, tak w ogóle miałeś rację. Ja? Świetnie się bawię. No, ale jechaliśmy już chyba 370 km na godzinę. Całkiem spoko. Wow. Trochę polagowało grę. Ale jeszcze jakoś się trzyma. Nie, no bardzo w porządku się prowadzą te samochody, nawet przy takich dużych prędkościach. Jestem w stanie utrzymać się na drodze i w miarę unikać ten ruch uliczny. Szkoda, że nie możemy nim pojeździć. Czysta moc! Jedź nim do garażu. Czas, żebym zajrzał pod maskę. Okej. Okay. I sprawdził, co takiego ciekawego kryje w środku, zanim oddamy go Wayroi. Okej. Okay. No i ciekawe, co kryje. W sumie nie zwracam na to specjalnej uwagi. O, jest Lotus Exige chyba? Albo Elise? Exige S.
Ok, i G65, 63. Ok. Zatem straciłaś samochód. Taka wpadka nie może się powtórzyć. Znajdę tego, kto to zrobił. Możesz być tego pewien. Moi inwestorzy się niepokoją. Wyciągnąłem cię z bariu, bo myślałem, że sobie poradzisz. Poradzę. Mam nadzieję. To, co było tam pod maską, jest warte więcej niż twoje życie. Lepiej, żebyś to nie był ty, Morgan. Pojedyneczka, też trzeba ją mieć. Dobra, i co, Golfina? Dostępna nowa misja. Tyler, moi ludzie odebrali Regele. Miller strzeniła geometrię kuły klocki, ale tym razem jej to daruje. Wspaniałomyślne. No nie, słuchaj, musimy się spotkać. Co, teraz? Tak, teraz. Spotkajmy się w centrum, u mnie, Casino Elysium, na zapleczu. Okej. Okay. Mamy nową misję do ogarnięcia, ale jest też wrak do znalezienia. To będziemy sobie robić już w następnych odcinkach, na które Was zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa.